Cześć kochani, witam bardzo serdecznie na kanale Miry i jego ego. Dzisiaj pokażemy sobie zestaw z serii Piraci, z pierwszej serii Piraci, dokładnie z roku 1989. Zestaw dość legendarny, zestaw ikoniczny dla wielu, najlepszy zestaw, który powstał w serii Piratów i jest to zestaw, który powstał jako jeden z pierwszych, a niedawno udało mi się go dorwać. I będzie to zestaw Black Seas Barracuda. Możemy sobie zobaczyć, jak on wygląda. Jest naprawdę dość duży. Ma piękne czerwono-białe żagle, kilka figurek, w tym figurkę piratki, figurkę kapitana, ja za chwilę to pokażę na zbliżeniu, dwie pirackie flagi, maszty, liny i kolorystykę w kolorze brązowo-czarno-żółtym. I tak ten zestaw prezentuje się w całej okazałości. Widzimy, że jest dość duży, potrzeba nam naprawdę dużej półki, jeśli chcielibyśmy go sobie umieścić. Zestaw ma około 60 cm długości statku i wysokości na około pół metra. Zestaw zawiera dokładnie 845 części, składa się go naprawdę długo. Ma też 8 minifigurek, 8 minifigurek klasycznych piratów z tej pierwszej serii. Ciekawostka historyczna, seria Piratów to pierwsza seria LEGO, w której pojawiają się niestandardowe buźki. Czyli dopiero w roku 1989 nie wszystkie ludziki miały już tylko dwa oczka i uśmieszek, ale pojawiły się też wąsy, brody, kolorowe elementy, w tym przypadku też szminki czy opaski na oczy. Także dopiero seria Piratów zerwała z tą tradycją standardowych minifigurek, które znamy też do dziś, które są do dziś używane w niektórych zestawach. A do całego zestawu udało nam się też dorwać pudełko, no co prawda dość zniszczone, oraz kompletną instrukcję. I wszystko to za dosłownie chwileczkę będzie dostępne w sklepie Krecik, sklep z marzeniami. No i tak wygląda Barracuda w całej okazałości raz jeszcze. A za mną znajduje się kolekcja klocków, którą niebawem zamierzam przedstawić.